Witajcie w 300. poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was 3 filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj poznamy psa ze stylem. Jak już wcześniej wspomniałem, otwieramy trzecią setkę odcinków, no ale tu się nic nie zmienia. Jak zawsze w poszukiwaczu, to tu pokazuje nam się internet. Przed momentem zobaczyliście, że nie każdy może być modelem, nie każdy jest fotogeniczny. Ja mam z tym problem, ale na to samo narzeka Chelsea Ramos, której zdjęcie do dokumentów wcale nie jest takie złe. Chociaż w samym paszporcie jest już trochę inaczej. Na swój wzór upięknili ją urzędnicy, dodając wodogłowie. Jeszcze bardziej możemy zdołować, jak zobaczymy Instagram psa Boudiego, którego w internecie nazywają Menswear Dog. Jest o nim głośno dzięki filmowi, który na Facebooku w 7 dni nabił 5,5 miliona wyświetleń. Boudi jest modelem i od kilku lat firmy płacą mu za przymierzanie ubrań dla ludzi i zarabia na tym grube pieniądze, które później trafiają do jego właścicieli, aby nie zawróciły mu w głowie i aby nie zszedł na psy. Może czasami wygląda dziwnie, ale nadal uważam, że jest bardziej fotogeniczny niż ja i z bólem serca muszę przyznać, że nawet od Jaśka. Tak, próbowałem zrobić z niego modela, ale się nie nadaje. Dlatego może zamiast głupich zabaw z psem warto zrobić mu kilka zdjęć. W dzisiejszych czasach w filmach nadużywa się efektów specjalnych, aktorzy używają dublerów lub kaskaderów. Ale nie zawsze tak jest i przykładem dla reszty może być Tom Cruise, który sam wykonuje niebezpieczne wyczyny kaskaderskie. Tak było przy Mission Impossible 5, gdy chciał, aby to jego przyczepiono do startującego samolotu. To było jakiś czas temu, no lata lecą i przyszedł czas na Mission Impossible 6 i kolejne wyzwanie, które przy tym samolocie może wydawać się banalne. Tom miał przeskoczyć z jednego budynku na drugi. No nie do końca się udało, aktor złamał kostkę i zdjęcia na planie przerwano na 2 miesiące. Niektórzy już sugerują, aby zmienić nazwę filmu na Misja Możliwa, tylko z małymi problemami. Tu jednak trzeba mieć do niego szacunek, bo w wieku 55 lat wielu aktorom nie chce się wysilać. Jak to mówią, życie pisze różne scenariusze, no niektóre nadają się na film lub kolejną część Mission Impossible. Motocyklista Matthew Murray stracił panowanie nad pojazdem i spadł z 80-metrowego klifu. Spokojnie przeżył, złamał kręgosłup i obojczyk, ale z powrotem udało mu się wdrapać na drogę i wezwać pomoc. Gdy zobaczył to nagranie, postanowił, że już nigdy nie wsiądzie na motocykl. Jak sam mówi, nie chce więcej ryzykować, bo jest już za stary. No, trzeba przyznać racjonalne podejście. Zastanawiam się, jaka będzie decyzja Toma Cruise'a, gdy zobaczy swoje nagranie. Jak już jesteśmy przy tych życiowych scenariuszach, czas na krótką historię Mary Grams, która 13 lat temu straciła swój pierścionek zaręczynowy, bardzo przy tym ubolewała, bo przypominał jej o mężu, który zmarł kilka lat wcześniej. I tu staje się cud, został znaleziony w ogródku. W marchewce. Okazało się, że 13 lat temu zgubiła go pielęgnując przydomowy ogród, a w tym sezonie rosły tam marchewki, jedna z nich urosła w pierścionku, którą zerwała jej synowa i nie było wątpliwości, czyja to zguba. Może to nie nadaje się na film, ale musicie przyznać, piękna historia. Jestem pewien, że gdyby to się wydarzyło w Polsce, znalazłby się w naszym narodowym warzywie cebuli. To tyle w tym odcinku, pełne filmy standardowo w opisie. Pamiętaj o lajku, będę za to ogromnie wdzięczny. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji, abyście kolejną setkę odcinków oglądali wspólnie ze mną i wspólnie z innymi prawie milionem widzów. My się widzimy w poszukiwaczu w poniedziałek, codziennie na fejsie, Instagramie, Snapie, wpadnijcie też tam. No i w ostatnim odcinku prosiłem was, abyście podali piosenkę, tytuł piosenki, którą chcecie usłyszeć na pogrzebie. No i tu nie ma zaskoczenia, najczęściej padało pokasowe. Poka pokasowe, poka pokasowe mi, poka pokasowe. Pokaż, 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 pokaż pokasowe mi, pokaż pokasowe mi.